Siemaneczko, słuchajcie, Paweł dodał dzisiaj post, mam nadzieję, Paweł, że się nie obrazisz, ja tylko wytłumaczę, o co chodzi. Dobrze wiecie, że nie powinny wyglądać tak bananowce na obecną chwilę. To jest, no właśnie, filmik, nagrywam pulpit. Zobaczcie, podstawa, jak jest tyle ściętych już w koło cholewek, to powiem wam tak, no może Pawłowi to się udać, bo są liście, ale jak są bananowce Maureli wysyłane z patykami, to nie jest nic dobrego. Nawet jak wam się uda, że ten bananowiec przetrwa. Powiedzmy, zacznie rosnąć liść, bo może tak być, ja nie mówię. Ale on będzie większość sezonu nadrabiał w pień. Czyli jak ktoś się do końca nie zna na uprawie bananowców, Maureli, i będzie byle jak uprawiał, on dalej będzie cienki, na 100% wyrzucicie go w kolejną zimę. Podstawa, nie kupować teraz takich wraków wyciągniętych. Przeglądajcie aukcje, ja tyle razy o tym trąbiłem. Ale ja widzę, że no chcecie te bananowce, ale nie w takim stanie. Nie w takim stanie. Moim zdaniem te bananowce wstały w zbyt ciepłych warunkach i stąd taki efekt, że wyglądają jak zwykłe bananowce musa. Rozumiecie? No, macie pytania dodatkowe, to pytajcie. 40 razy się zastanówcie, zobaczcie te kijki. To nie jest bananowiec, którego wysyła się z kijkiem. Naprawdę ja sprzedając, gdybym miał Maureli w takim stanie, poczekałbym jakiś czas, aż się wzmocnią. Możliwe, żebym przyciął, bym testował pewnie na jakichś tam i kilku sztukach, zależy ile bym miał ich na sprzedaż. Ja nie mam Maureli, mówię od razu. I wtedy dopiero po ścięciu prowadził wysyłkę i tyle, nie? No taka moja, taki mój przekaz do was, żebyście się po prostu nie nacinali. Mam nadzieję, że Pawłowi się to uda. Że one dadzą rady i ma dobrą rękę do Maurelasków. Na razie, cho.